Pani Danuto, jak ważny w Pani życiu jest sport i dbanie o siebie? Wydaje mi się, że ja nie przywiązuję jakiejś specjalnej, szczególnej wagi i nie jest on osobnym bytem w moim życiu, bo on po prostu tak sobie żyje, wszedł. To są jakieś długie spacery, to jest jakaś codzienna gimnastyka. Od czasu do czasu rzucam się na ćwiczenia siłowe, czasami zawód mi coś podsuwa i to jest genialne, bo do ostatniego filmu musiałam trenować boks. To fantastyczna przygoda. No ale na co dzień to są moje takie zwykłe ścieżki, powiedzmy 4-5-kilometrowe spacery z psami tuż po przebudzeniu i jakaś moja gimnastyka. A jakieś takie też rytuały żywieniowe? Też się chyba jakoś specjalnie nad tym nie zastanawiam, po prostu nie jadam mięsa. W związku z tym jadam więcej owoców, warzyw, czy jakichś strączkowych historii, tudzież ryby, owoce morza, o, po prostu. Też podczas tego uprawiania sportu ważne jest dbanie o swoje bezpieczeństwo. W jaki sposób Pani to robi? Znaczy, jakoś szczególnie nie dbam o swoje... No, widzę, że w ogóle szczególnie się nie przykładam do tego wszystkiego. No właśnie nie przywiązuję do tego wagi. To nie jest coś takiego, że oto zaplanowałam swoje życie na sportowe, tylko to po prostu się dzieje. To jest dla mnie chleb powszedni, dzień codzienny. Chyba nie znajduję się w jakichś sytuacjach, w których byłoby niebezpiecznie, bo spacery odbywają się w lesie, a gimnastykę robię w swoim domu. A jeśli wybywam na treningi, to też jest to w miejscach, w których jest bezpiecznie, bo inni dbają o to po prostu. Super, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę w takim razie udanego. A jeszcze, właśnie, a co jest, do czego przywiązywałam przez dłuższy czas wagę, a w tej chwili też się stało to naturalne, do tego stopnia naturalne, że właśnie zapominam o tym. Przypominam sobie wtedy, kiedy mnie pytają lekarze o płyny. Dużo piję, bo podobno trzeba dużo pić, a ja to po prostu robię już w tej chwili, nie zwracając na to uwagi zupełnie. Wypijam 3, czy tam nawet ponad 3 litry dziennie płynów, przy czym kawa jest tylko jedna. To gratuluję i chyba przyjdę po poradę, bo u mnie niestety kawy są 2 lub 3, no ale cóż. A u mnie pierwszym płynem jest roztwór, znaczy wieczorem, tuż przed snem, wkładam łyżeczkę miodu do letniej wody, do kubka, bo nie powinien mieć kontaktu ze światłem, przykrywam spodkiem. Rano dosypuję, albo wieczorem jeszcze dosypuję, dużą łyżkę pyłku pszczelego. Do tego rano wyciskam sok z całej cytryny. No i ten roztwór rozcieńczam sobie z, nie wiem, litrem, pół litra wody i tak sobie popijam przy ablucjach. To jest mój towarzysz ablucyjny łazienkowy. A jakie on ma właściwości, te wszystkie składniki tak skomponowane razem? Ja myślę, że przede wszystkim, no, odżywcze niewątpliwie, ale przede wszystkim działa na odporność dobrze. To bardzo ważne. To dziękuję, to spróbuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, wszystkiego dobrego.